Dzień dobry, witajcie na 130. którejś tam wojnie. Jeśli chcecie zacząć grać ze mną w Gemstone Legends, zainstalujcie grę z linka, który znajduje się pod każdym moim filmem. W nagrodę dostaniecie 500 000 monet, 10 potek many, 10 potek życia, 300 diamentów. Dostaniecie także 4-gwiazdkową epicką meralię. Nagrody zostaną przyznane automatycznie po przejściu przez was samouczka. Zapraszam do wspólnej gry. Wojna 130 ileś tam. I tu od początku nam Algord pokazał, to znaczy ja jeszcze nie wiem, bo ja jeszcze nie uderzałem. Ale od początku nam algorytm pokazał, gdzie jest nasze miejsce. Tudzież gdzie raki zimują. A raki zimują tam hen daleko. W sensie takim, że co byśmy nie robili, to i tak, jak to się mówi, z gówna bata nie ukręcisz. I nie idzie wcale rewelacyjnie. No ale mniejsza z tym, atakujmy sobie przeciwników. Zostało nam kilka ataków. Jak widzicie, jesteśmy 1000 punktów za murzynami. A właściwie za Transcendent Heroes. I my sobie poatakujemy. Ale kogo my byśmy sobie tutaj poatakowali? Poatakujemy sobie tutaj na przykład kolorem żółtym. Żeby nie było, że nie ma. To tak sobie, to nie jest kolor żółty. Poatakujemy sobie kolorem żółtym, dlatego właśnie wziąłem sobie Azlara. Tadam! Uwielbiam po prostu. Głupotki takie. I tu chyba byłem... Była Sif, jeśli się nie mylę. Jeśli była Sif, to powinna wejść Sabina. Jeszcze sprawdźmy sobie. Dane o wrogu. Tak. No, powinien też mieć kogoś na sobie, bo jest Bera. Jest też Siewca, który tu będzie tam nas palił. No, ale zobaczymy. Może nam się uda to jakoś wytrzymać. A może nie. Zobaczmy, co też te algorytmy nam powiedzą. Może dzisiaj będzie dzień lepszy niż był dzień wczoraj. Nie lepszy. No tak. Jak widzę na pierwszy rzut oka, to on za lepszy nie jest ten dzień. Zróbmy to tak. Niekoniecznie chciałbym właśnie w Siewce, no ale innego wyjścia nie za bardzo mam. Dajmy tak. Licząc na jakiś żółty. No, widzę, że klocków 10 tysięcy spada, ale żółty spadł tylko jeden. Co nie za fajne. Ale tu spadły dwa, to już fajniejsze, co nie zmienia faktu, że i tak nam jeszcze z dwa byłyby potrzebne. A tych dwóch nie udało się. Zobaczcie, jak tu jest ustawiony fiolet po skosie. Nic nie mogę kompletnie z nim zrobić. Nie mam jak do tego dojść. Co za masakrator. O, tu o tyle dobrze, ale to za chwilę nam właśnie odpali Siewca, za chwilę odpali nam drugi Sirus, który nas już pogrąży, podejrzewam. No właśnie, jeszcze Bera, o panie. No właśnie, to jest ten moment, gdzie będziemy w czarnej dupie. Niestety nie mamy zająca. Co też jest mega słabe. Co my tu możemy zrobić? Możemy tylko zmniejszyć... No właśnie, już spalony, zjedzony, struty. Nic tu nie wymyślę. Żółty wszedł, ale chwileczkę za późno. Niestety. Co ja tu jeszcze mogę? No mogę w Sif uderzyć. Nic tu się nie wydarzy. To nie będzie dobry wynik. Nie zrobię tu 300 punktów zdecydowanie. No, No cholera jasna, jeszcze nawet tego żółtego za bardzo nie mam tu czym podchodzić. Nic nie wymyślimy. Jak to się mówi, z pustego to i Salomon nie naleje. Coś tam spada, ale w tak różnych miejscach planszy, że połączenie tych klocuszków jest przynajmniej trudne. O, uniki, świetnie. Teraz te uniki są mi niezbędne. Tak Garasowi lubi z nas jaja po prostu robić. Teraz dam ci uniki. Jesteś świetny. Kiedy już nic nie zmienisz, to będziesz robił uniki. Bo i tak cię strujemy. Dobra. Polako mnie wypolakował. Damy sobie drugiego tego.
dane, żółty. Czyli tu moglibyśmy fioletem pocisnąć, załóżmy, powiedzmy. Zobaczymy, jak ten fiolet się nam tutaj spisze. I zrobimy to raz, dwa, trzy, cztery. I damy panią jeziora. 17. Nie. Ninja, wymień. Ryan sobie przetestujemy. Chociaż jeszcze nie jest na maksie, ale może. Chociaż uda nam się załadować. Byłoby przyzwoić. No ale to się okaże. Czy się uda, czy się... Och! No świetna plansza jak na fioletowy kolor. No ja się nie spodziewałem. Kurczę. Chamstwo po prostu. I drobnomieszczaństwo. Znowu żadnego fiolecika. Ten fiolecik jest, ale jego akurat nie chciałem ruszać. Ojej. Piękny fiolecik, który się mi do niczego nie przydał. Oj. No i widzicie. I moje przewidywania były całkiem słuszne. Zaraz się okaże, że znowu przyleci fiolet. O! Super! Kaczy Cooper. Dobra. Ty chyba też zadajesz obrażenia. Damy ciebie tak. No co za skurczysyn. Ile mu zostało? 58. Masakra. Mam nadzieję, że te zielone go pogrążą i tak się stało. Tu mógł wejść fioletowy i by pogrążył tę pannę i by to też było wiele bardziej sympatycznie. A tak właśnie zaraz stracimy tą pannę. Było blisko, nie straciliśmy. A stracimy, no bo przecież siewca wymaksowany, wykoksowany gdzieś tutaj nam poleci. Ryan chyba nie uderzy jednak, więc nie poznamy tej miłej pani. Tak to się wszystko elegancko kończy. Drugi nie wypał. No świetnie, że idą wszystkie klocki oprócz fioletowych. To jest właśnie to, co jest mi niezbędne. Wolę tutaj, bo mi się załaduje, mam nadzieję. Mam nadzieję, że mi się załaduje, a mi się nie załadował mój lekarz, ale może teraz się załaduje. Zanim coś mnie uderzy. Jednak nie. Jednak nie. Nie, nie. 10. Na farciku. Wykończmy tego. Aha, tego też nie wykończymy, no bo po co go wykańczać? Ale jednak. Dobra, poszło. Chryste. Co tu się dzieje w ogóle? Dawaj, fioleta, dawaj. Ojej, nie ładuj, no nie, nie, nie ładuj ich. Ładuj, ładuj. No słuchajcie, jak to, ta walka mi pójdzie, chociaż tutaj w tej chwili widzimy, że siewca jest naładowany po brzegi i potworami, i obronami, i tarczami, i wszystkim, co tylko możliwe. No ale dobra, będziemy próbowali. Na pewno się nie poddamy. O, coś tutaj weszło, o dziwo. Chociaż siewca super szybki, to będzie odpalał co 5 sekund. Ale może nam się uda. Słuchajcie, to jest niebywałe. Nie sądziłem, że tą dwójką wygram tutaj. No, ale zwycięstwo z Hoydem weszło. A to całkiem miło. Kogo weźmiemy dalej? Kogo my tu możemy? Możemy wziąć tego jego... A kto to jest w ogóle najmocniejszy? Zobaczmy sobie. Z zielonych. 4877... 5006. To może tą pannę sobie weźmiemy. Niech ona ma 5006, ma Alfrikę. To nie ma co świrować. A tak? Co my tu możemy wziąć z czerwonych? Raz. Nie. Raz, dwa, trzy. Gotowe, jeszcze spróbujmy na przeciwnika. No dobra, to z fioletu weźmy może jednak mimo wszystko, żeby spróbować ściągać
weźmiemy Sabinę i spróbujemy, nie wiem czy nam się uda, ale spróbujmy może wziąć sobie naszego świeżaczka, rycerzyka. Zobaczymy jak się spisze. Świeżaczek, rycerzyk. Walczmy! Bo jakby nam tutaj rycerzyk odpalił, zanim się pokaże Alfrika Dzika, no to może by coś tam się z tego mogło wyjść, no. Tak powiem sobie. O, ładnie. I ładnie, i nieładnie, bo ta menda odpali niestety. Chyba, że tu jest jedna szansa, że wyjdzie czerwony na dole i wszedł. Warto było zaryzykować tym ruchem. Kocmouchem. No to czerwony nawet tutaj, przyznam szczerze, nam się spisuje. Raz. Dwa. Jeszcze nie, ale spoko. I trzy. Ta ma teraz zwalnąć. No to dajmy teraz tego rycerza. Zobaczmy, co on tam zrobi nam. No właśnie. Dobry rycerz. Chociaż niewiele tutaj zdziałał. Ale ja widzę, że... No tu całkiem... Co mam powiedzieć? No tu klocki lecą jak powalone. No tu w ogóle nie ma o czym mówić. Więc to... Tutaj na farciku. Chyba jednak tą rozwalimy. Żeby ona nam tu nie leczyła za bardzo. Bo tam Marianka jak odpali, ona nam tam wiele nie zmieni. A na pewno nie zmieni obrazu i sytuacji, w której się znajdujemy. No właśnie. Jeszcze się wyleczymy. Jeśli zdążymy. Dawaj. O! No po prostu strzał w dziesiątkę, no. Ach. Ale to obraz gry i tak nie zostanie zaburzony, gdyż naszym Russellem dokończymy robotę. Kronwikt został pokonany. No, weszła walka. 5006 siły przeciwnika było tutaj. Całkiem nieźle. Jeszcze mamy trzy walki. Czyli moglibyśmy pójść kolorem zielonym, bo go lubimy. I może pójdziemy teraz tu, bo tu są najmocniejsi. 4800. To podobnie. O, 4966 jeszcze tutaj. Może wrócimy do tego jego mościa za chwilę, ale na razie wolałbym zielonym zaatakować. Sobie tu. A co on tam ma na skraju? Lukheim. Nawet nie kojarzę, przyznam szczerze. To jest chyba z tego wydarzenia postać. Chociaż nie wiem. Nie, nie wiem skąd on jest. Co to za rodzina? Rodzina podziemia. Usuwa wszystkie efekty statusu kumulacji rzucającego, nawet te, których można pozbyć. Nie można pozbyć się w inny sposób. Przeobraża się w ducha na czas 4 tur. Nie może jako duch robić many. Nie może zostać uleczony. Ale jest odporny na wszystkie ataki. Gdy jest w formie ducha, wszyscy otrzymują 64% do obrony. Wszyscy sojusznika z wyjątkiem rzucającego regenerują 180 wzmocnionego zdrowia w każdej turze. I przez ile tur? Aha, w formie ducha. A on duchem jest przez tur ile? 4 tury. Czyli 180, no to prawie 700 punktów robi sobie ponad punkty życia. Czyli lekarz z jaką maną powinien być wolny i jest wolny. Dobra. Ale bez sensu, to nie jest postać na niebieskiego, zdecydowanie. Znaczy na zielonego. Dawać mi tu kogoś z niebieskim. Nie jest w ogóle taka postać? Jaki niebieski? No z niebieskim. Nie ma takiej postaci. No i wszyscy żółty i fioletowy mają porozstawiane tak samo, widzę. Co do jednego. To bez sensu. Ten to bardzo mocny. Bera.
Krampus, Kadilen, bardzo mocny zawodnik i jego sobie pojedziemy teraz. Bo będzie bardzo trudno. To taki układ postaci, już niezależnie co on tam ma, to jest no, mocno wymagający. Nie ma co tutaj ściemnić. Tu trzeba pojechać chyba w mono. W mono, w kimono, ale czy ja mam czym pojechać w mono? Zaraz się przekonamy. Można by to zrobić tak. Na mocno wolnej manie. Ha. Pokażcie mi tego mysia pysia. Pokażcie mi tego. To trzeba by zrobić inaczej. Cały czas się zastanawiam, czy w kostiumie, czy bez kostiumu brać tego, tę postać, ale to się zaraz okaże. Tu mam dylemat. Dlaczego ten dylemat? Dlatego, że postać w kostiumie generalnie to jest bardzo mocny snajper, ale mocny snajper na wolnej manie. Natomiast 514 obrażeń. Natomiast tutaj 380 obrażeń celowi po bliskim wrogom też jest dużo, ale z kolei regeneruje 20%, 24% many. Więc dwa razy więcej niż w kostiumie, bo w kostiumie tylko 12. A biorąc pod uwagę, że mam tutaj mocno postacie jednak wolne, to wolę, żeby on regenerował 24% many, bo te postacie zrobią mi się troszkę szybsze. No zobaczymy, czy coś pójdzie. Przetestujmy. Będzie 12 klocków, będziemy w domu, nie będzie, to będziemy poza domem, daleko, daleko, oj, 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 ale nie ładujmy Kadilen, to jest najważniejsza rzecz. Zresztą Berry też bym nie chciał ładować, no ale chyba naładujemy, bo ten fiolet znowu tutaj, zobaczcie, wskoczy. Kurczę, 102 je została, wystarczyło mi tutaj, niedobrze, bardzo niedobrze to się zrobiło, ale na razie jeszcze zróbmy sobie tak. I zróbmy sobie tak. I potrzebuję jeszcze troszkę czegoś. Jeszcze troszkę czegoś potrzebuję. Właściwie to jednego zielonego klocka chyba. Zielonego. Oczywiście, że czerwonego, a nie zielonego. Dlatego zrobimy to tak, bo w dwóch ruchach dojdziemy do tego czerwonego, jeżeli tu się nawet nic nie wydarzy. Ale czy będzie jeszcze kim grać? No o. No i teraz jeszcze Berka zrobi swoje i podejrzewam się, że to trucie mnie po prostu zabije. Nie, no zobaczcie, jeszcze skurczy syna naładował, on dopiero co odpalił. To była walka do wygrania. Chociaż jak patrzę teraz, to już widzę, że nie. I wszyscy, patrzcie, jak jeden. Ciach. Czasami jeden klocek zmienia robotę. Jak on by był, to by było miło, ale miło nie było i nie jest i już nigdy więcej nie będzie. Niestety. Lecimy tego. Tego lecimy kolorem zielonym. Raz. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Dane o wrogu. Ciach Bajera. No, tu chyba weźmiemy mimo wszystko. Mamy jeszcze jedną Sabinę, to weźmiemy Sabinę. Ninja, ninja, ninja pójdzie tutaj druga. Trzeba ją w ogóle podnieść. No, ciężka wojna. Łatwo nie jest. Takie małe punkciki robimy. I cały czas jesteśmy w plecy. No, ale jak robić większe punkciki, jak nie ma czym? Bo nie ma klocków. W tej chwili mam trzy zielone klocki. I wszystkie trzy w różnych częściach naszego wszechświata. Przy czym przeciwnik bardzo szybko odpala. My sobie ściągniemy, bo tu dojdziemy do zielonego, ale to będzie znowu ładowanko. Więc my znowu sobie trzy klocuszki, które nam nic nie pomagają i nic nam nie weszło w zamian. Jak widzimy, plansza żółto-czerwono-fioletowa, nawet niebieskiego nie ma. Dramat.
I znowuż, zobaczcie, schodzi tych klocków cała masa, a ten zielony na złość się nie chce pokazywać. No dobra, który mi walnie w Sabinę? Bo to, że któryś walnie w Sabinę, to w ogóle nie ulega kwestii. Ja nie mówię o... Ach, tu i tak mi ogólne ją wykończą, więc to nie ma znaczenia. Wszystko odpala, co może odpalić, właśnie, porozbijało mi strasznie mocno mnie. Jak zwykle zielony się zaczyna pokazywać w momencie, kiedy już mi nie jest tak naprawdę potrzebny. Bo i tak obrazu gry nie zmienimy. Może wykończę jednego, ale wątpię nawet tego jednego, bo tutaj ona mi wykończy dwóch. No proszę, pięknie. Oj, klocuszki. Ale tarcza była pomyśleć, żeby poszło się tam jakimkolwiek innym kolorem oprócz niebieskiego. Cudownie. Byłoby cudownie. Jaki mi kolor został? Został mi kolor chyba niebieski, na pewno. I chyba żółty? Jakoś tak. Albo i nie. Kogo możemy tu wziąć na dokrętkę? Ten ma bardzo fajne postacie. Też będzie ciężki do rozwalenia. No może tego sobie jeszcze naruszymy? 4841. Niebieski tylko został. Trochę ciśnienie ze mnie zeszło, bo jak człowiek widzi, że kompletnie mu nic nie daje i co by robił, to i tak nic nie wymyśli, no to się też przestaje troszkę w grę angażować, muszę powiedzieć. Wynik jest już znany. Nie będzie to dobry wynik. Nic na to nie poradzimy. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie też najgorszy, że jeszcze coś tam jakiś punkcików narobi. 3, 7. No i oczywiście musi polecieć kaskada, żeby załadowało, bo jakby nie. Nawet takie pierdółki człowieka irytują właśnie. Że już masz wszystko, już jest dobrze, to ci leci kaskada klocków po prostu. Jakiś kosmos. Wykończmy w tej chwili może te postacie tutaj, które nas będą paliły, które nas będą gnębiły, które nam będą robiły kuku, ale może ich nawet nie wykończymy. Obawiam się, że możemy ich nie wykończyć, bo mają tę obronę dosyć mocną. O, weszło. To fajnie, ale to trochę jeszcze za mało. To co mówiłem, spróbujmy to zrobić w taki sposób i czy coś jeszcze niebieskiego nam tutaj spadnie. Nie spadło. To idźmy w fiolet teraz. Trzeba by wykończyć tą pannę, zanim ona zostanie uleczona. I okej. Okay. Plus, potrzebuję jeszcze fioleta. Fajnie by jakby tu gdzieś wpadł. Zanim mnie właśnie uderzy ten miś, pyś, ale on uderzył swoje. Fioleta tamtego z lewej widziałem, ale też nie chcę ładować lekarza. No ale to się chyba i tak nie zmieni. Jeszcze tu jakieś tornado. Musimy zrobić tak. Lećmy sobie tutaj na skraju cały czas. O, jest super. Raz, dwa. Miejmy nadzieję, że to wystarczą te ataki, bo jak nie, to dobrze. To go Raffaello wyleczy. A teraz już możemy w miarę na spokojnie dokończyć sobie tą ostatnią walkę. Podobno nieważne jak to zaczyna, ważne jak kończy. I tak mówią wszystkie przegrywy, którym na końcu coś się powiodło. Więc to jest żadne tłumaczenie, a przynajmniej ja uważam, że z dupy, bo trzeba walczyć i dobrze i na początku, i na końcu. Panie Zającu. Jeszcze mocny ten Raffaello, cholera. Nie można go tak szybko tutaj zdewastować. Ale dobra, próbujmy dalej. Coś jeszcze załadujemy. Może tu jakiś niebieski? Jest. Było dobrze przez moment. Ale dalej jest. Dobra, tu się załadujemy niebieskim. Ta ostatnia walka nawet weszła. Ile miałem? 3 do przodu, 3 do tyłu? Tak to taki bilans dzisiaj. Bilans dzisiejszego dnia. 100,
54 potworki. No zobaczmy, spójrzmy. Poszło 6 ataków. Jeszcze sprawdźmy. Do przodu, do tyłu, do tyłu, do przodu, do tyłu. No tak. Nie ma co. O, zobacz. No to wyjaśnia wszystko. Ostatnia wojna, którą oglądaliście, ostatnia albo przedostatnia, była taka w drugą stronę, gdzie to myśmy po prostu mieli niebiesko z przodu. A tu jest wręcz odwrotna sytuacja, czyli po tym, jak nas tam ewidentnie algorytm rozpieścił, bo wszyscy dostawali bardzo dobre kroczki, no to tutaj w tej chwili w drugą stronę. No ale z takimi sytuacjami też trzeba sobie umieć radzić. Tu nie ma co, ja oczywiście mówię algorytm, algorytm, ale nie odbierajcie tego jako zrzucanie winy. No algorytm też da się trochę oszukać. No i oczywiście jak nie ma klocków, tak jak w niektórych grach, no to nic nie poradzicie, ale odpowiednimi postaciami jest szansa, że się przetrzyma trochę dłużej i te klocki w końcu zaczną lecieć. Ale tu nas zmasakrowali, to jest w ogóle pełna deklasacja. Zobaczcie, na 7 miejsc tylko jeden nasz i to jest tylko jedna osoba, której udało się 6 dobrych ataków oddać. Nikt więcej z 30 osób tego nie zrobił, gdzie normalnie jest o kilka osób. Tutaj trochę naszych, ale tu znowu zobaczcie, cały środek ich. I my mocno na niebiesko z tyłu. To jest masakra. Polarny dzikus jeszcze nie atakował. Wojaczek 131. A ja 188. Rzadko kończę poniżej 200 punktów, ale dzisiaj właśnie tak skończyłem. No, jakby chciałem powiedzieć, że wojna już jest przesądzona, ale zobaczymy sobie za chwilę, co przynajmniej wpadnie nam z tej skrzyneczki, czy tam z tej wojny, którą dostaniemy. A no już widelec, mimo że przegrana, to coś tam ciekawego wleci. Poczekajmy. No moi mili, warto było czekać na ten kawałek patyka, olej i chorągiew z żółwiem. Właściwie to chyba jakaś wróżba. Olej to znaczy, że powinienem to olać i w ogóle się tym nie przejmować. Żółw to dlatego, że nie wiem, muszę być twardy jak on i jego skorupa, a ten patyk to chyba, żebym się mógł walnąć w głowę i zapomnieć o tej wojnie. Po prostu najnormalniej w świecie. Do niczego innego to się nie nadaje. Ani wojna niedobra, ani punkty niedobre, ani klocki niedobre. Wszystko było złe. Tylko ja byłem dobry. Pamiętajcie. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się i obyście mieli bardzo dobry dzień, wieczór, czy cokolwiek tam macie teraz przed sobą. Do zobaczenia.